Lechia w pierwszych minutach meczu z Górnikiem Zabrze demonstrowała dyspozycję, która zapewniła jej Puchar Polski. Frontalny atak, szybkie pomysłowe akcje i pierwszą bramkę zdobywa Wójtowicz. Radość na boisku i na trybunach. Potem przykładowe rozegranie piłki, rzut wolny, obleski, podanie do Polaka, ten do Marchela, Marchel dośrodkowuje, błąd zabrzańskiej defensywy i swoją bramkę zaliczył Kruszczyński, który wreszcie mógł wspomóc kolegów. Tuż potem moment dekoncentracji wykorzystali goście i Koźlik doprowadził do wyniku 2-1. Rezultat ten utrzymał się do końca meczu. Lechia wzmocniła defensywę, a Górnik nie mógł sobie z nią poradzić, gdyż gry pozycyjnej musi się jeszcze trochę uczyć. Lechia, Górnik 2-1.